Serdecznie raz, nazywam się Mariusz Maski. Za chwileczkę rozpoczniemy prezentację dotyczącą programu partnerskiego. Natomiast teraz na czacie wklejam te informacje, o których wspomniałem, dotyczące filmu. To będzie wywiad z prezesem firmy Anatolim Mnickim. Tekst będzie tłumaczony na język polski, czyli tekst będzie w języku polskim, natomiast sam głos będziemy słyszeć w tłumaczeniu po angielsku, jeśli ktoś zna. No i tam szczególnie zwróćcie uwagę, w momentach trwania wywiadu podałem na czacie minuty i sekundy, szczególnie ważne takie pewne frazy wypowiedzi pana Anatolia Junickiego. Teraz przechodząc do dzisiejszej prezentacji, dwa, trzy zdania dosłownie o sobie. Tak wspomniałem, mam na imię Mariusz Duszmański. Z firmą jestem związany już od 6 lat, właściwie 2016. Mam 2023, czyli tak naprawdę za chwilę 7 lat mija w tym miesiącu, o ile dobrze pamiętam. Więc to jest taki dosyć fajny okres, 7 lat. Myślę, że ten dzisiejszy wywiad również zwróci uwagę na to, co firma wykonała w tym niezwykle krótkim okresie, bo z jednej strony dla czekających na pewne realizacje rzeczy związane z technologią, z naszymi inwestycjami, dla niektórych może być to długi okres. Natomiast z punktu widzenia samej technologii, która w tej chwili tworzona jest na naszych oczach, od zera, od podstaw, bez żadnego wsparcia rządowego, ani środków, ani jakichkolwiek innych rzeczy, to prace, którą wykonano, rzeczy, które wybudowano, stworzono w okresie tak naprawdę od 2015 do 2021, wykonano niezwykle wyjątkowo dużo pracy, czego tak naprawdę chyba nie wiem, czy jakiejkolwiek firmy na świecie w tak krótkim czasie udało się stworzyć to, co my stworzyliśmy jako firma. Ale o tym będziemy słyszeć za chwilę. Ogólnie zajmuję się finansami i usługami finansowymi i programami partnerskimi od bardzo wielu lat, od ponad właściwie 20 lat, natomiast usługi takie typowo online 2012. Mieliśmy też możliwość z firmą skończyć takie fajne szkolenie roczne 3D Coaching. To tak pokrótce. Zdjęcie historyczne z tego, co działo się między innymi na końcu tego szkolenia rocznego, rozdaniem dyplomów, pewnych certyfikatów, również wycieczka do szarży z grupą polską, z grupą inwestorów też z całego świata, spotkałem z panem Anatolim Mnickim i liczę na to, że w najbliższym czasie również uda się spotkać. Kto wie, być może na tym evencie, które gdzieś tam się dużymi krokami zbliża i pewnie wkrótce zostanie ogłoszone, jak firma będzie gotowa, szczególnie z tym, co musi być dostarczone do szarży, do Emiratów. Także tak to mniej więcej wygląda. Program partnerski. Rozpoczniemy tak naprawdę od tych najważniejszych rzeczy. Biorąc pod uwagę, jeśli chodzi o sam program partnerski, to pamiętajmy, że w momencie, kiedy otrzymamy link referencyjny od osoby, która nas zaprosiła, na przykład na takie spotkania jak to dzisiejsze, czy takie spotkania, które robi Janusz Tomczak w czwartki, to są prezentacje poświęcone technologii i więcej informacji na temat samej technologii, w czym inwestujemy pieniądze. W momencie, kiedy się zarejestrujemy, otrzymamy własne biuro, w którym możemy się poruszać. Mamy tam wiele zakładek, między innymi zakładka dla partnerów, moje inwestycje, czyli nasze certyfikacje, nasze udziały, nasze raty, różnego rodzaju promocje, oferty ze strony firmy, dokumenty zarówno firmowe, jak i nasze osobiste, tak zwane nasze umowy pożyczki konwertowej, ponieważ my inwestując środki we firmie otrzymujemy umowę i ta umowa tak naprawdę precyzuje wszystko, co związane jest jak gdyby z przeznaczeniem środków na inwestycje, a firma w tej umowie precyzuje warunki, na jakich otrzymujemy udziały zakładowe. Zakładka bankowość to tak naprawdę te wszystkie sprawy związane ze środkami, jakie przepływają przez nasze konto, biorąc udział między innymi w programie partnerskim, ale też zasilając swoje konto środkami potrzebnymi do inwestycji. Wydarzenia, czyli różnego rodzaju newsy, te offline i online, ale też ustawienia naszego konta, zabezpieczenia i wiele innych danych.
między innymi z weryfikacją, związanymi z weryfikacją naszego konta. Pamiętajmy, że zanim dostaniemy takie linki polecające, jakie widzimy tutaj na tym slajdzie, to musimy się zweryfikować. Nasze konto musi zostać zweryfikowane. Do tego potrzebny jest dowód osobisty, najlepiej dobry skan w dobrej jakości, prawa, lewa strona i drugi dokument tożsamości, może nie tyle dokument tożsamości, co dokument, który potwierdzi nasze miejsce zamieszkania, czyli w tym wypadku jakaś faktura za media, za jakiś wyciąg z konta, ewentualnie z urzędu gminy, z urzędu miasta zaświadczenie o meldunku pod danym adresem. Czyli takie dwa dokumenty w momencie, kiedy zamieścimy, uzupełnimy formularz o swoje dane osobowe i właśnie te adresowe, które znajdują się w wyciągu fakturze jakiejś za media lub właśnie tym zaświadczeniu z urzędu gminy i miasta. Czekamy około 24 godzin, jeśli jest to środek tygodnia, by nasze konto zostało zweryfikowane. Jak zostanie zweryfikowane, to następnie bardzo ważne jest, by w tej zakładce dla partnerów odznaczyć, pamiętajmy o tym, to jest bardzo ważne, odznaczyć 8-stronicowy regulamin partnerski. Musimy te po prostu strony przekliknąć, każdą stronę po kolei i na końcu zatwierdzić. W momencie, kiedy to zatwierdzimy, pojawią się przed naszymi oczami między innymi właśnie narzędzia dla partnera, takie linki jak te, lub kolejne, które widzimy, tak zwane linki polecające do stron docelowych i wiele innych materiałów. Ale otrzymamy wszystkie te narzędzia dopiero w momencie, kiedy odhaczymy i zatwierdzimy regulamin partnerski. Od tego momentu, kiedy zatwierdzimy regulamin partnerski, również nabywamy praw do bonusów z tytułu programu partnerskiego, czyli za polecenia, za zapraszanie nowych inwestorów do firmy, do spółki. Przechodząc do samego programu partnerskiego, widzimy, że mamy tak naprawdę 7 takich, powiedzmy, awansów od partnera po Scale Experta, gdzie za każdym razem, w momencie, kiedy awansujemy na wyższy poziom, otrzymujemy większą głębokość, jeśli chodzi o strukturę w programie partnerskim, ale również otrzymujemy w pewnym momencie też wyższe procenty na poszczególnych głębokościach, ale dodatkowo jeszcze otrzymujemy już później na tych wyższych, począwszy od chociażby właśnie tam tych poziomów eksperckich, otrzymujemy pewne wynagrodzenia za obrót naszej struktury. O tym w szczegółach za chwilę będę opowiadał. Jeśli chodzi o partnera, to jest ten pierwszy poziom, w którym zaczynamy tak naprawdę jakąkolwiek tutaj, powiedzmy, przygodę z firmą, jeśli chodzi o program partnerski. Na dzień dobry, i to jest całkiem solidne, całkiem przyjemna wartość, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Otrzymujemy 15% od zaproszonego inwestora, czyli od kwoty, którą wprowadzi do firmy, kupując udziały. Czyli jeśli to będzie na przykład 10 tysięcy dolarów, to w tym wypadku my otrzymamy łatwy rachunek 1500 dolarów na nasze konto, które możemy wykorzystać na zakup udziałów lub wypłacić na dowolne konto, albo na przykład poprzez dzisiaj popularne między innymi waluty cyfrowe, kryptowaluty. Jak widzimy również na samym początku, zanim cokolwiek jeszcze zrobimy, to firma daje nam możliwość zarabiania na 4 poziomach. Czyli te 15% otrzymujemy z pierwszego poziomu, ale mamy jeszcze do dyspozycji drugi, trzeci i czwarty poziom. W momencie, kiedy staniemy się konsultantem, a konsultantem stajemy się wtedy, kiedy sami osobiście zainwestujemy pierwsze środki w firmie, 100 dolarów, i zaprosimy 2 osoby, które zrobią to samo. Łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie będzie to, jak widzimy w tym wypadku, 300 dolarów. Automatycznie stajemy się konsultantem. Zobaczmy kolejny poziom liderski.
Poziom liderski tak naprawdę większość z nas może zrobić w ciągu pierwszego tygodnia. Dlaczego? Dlatego, że nie musimy wiele zrobić, bo sami możemy zainwestować niewielką kwotę, jaka jest $200 i zaprosić 3 osoby, które zrobią to samo. Oczywiście tutaj ta suma musi być wyższa niż suma tych inwestycji, gdyby to były te minimalne kwoty po $200, bo 3 partnerów, którzy zrobią po $200, to mamy 600 plus nasze 200, to mamy 800, więc na pierwszym poziomie jeszcze musi być doinwestowane $1200, aby przejść na poziom lidera. Ale tak naprawdę wiemy, że wielu partnerów inwestuje, czy my osobiście chcąc być liderami, chcąc mieć znaczny wkład, to co później otrzymamy, to będziemy chcieli inwestować większe środki, oczywiście jeśli takimi dysponujemy. Więc tak jak powiedziałem, często wiele osób ten poziom lidera uzyskuje w bardzo krótkim czasie, w momencie kiedy oczywiście zaczyna budować struktury. Gdy chcemy uzyskać kolejny status, bo kolejnym statusem jest master, tutaj już musimy oczywiście wykonać pewną pracę i zaczyna się tak naprawdę dodatkowe wymogi, jeśli chodzi o uzyskanie statusu mastera. Między innymi chodzi o to, że potrzebujemy minimum 3 liderów, którzy właśnie uzyskali ten status. Czyli to oznacza, że nasza organizacja rozwija się w osoby, które, czyli jak gdyby powstają osoby w naszej strukturze, pojawiają się, które również chcą budować team, które chcą budować organizację partnerską. Na tym poziomie osobiście my musimy mieć wkład $1000, to jest warunek na mastera, ale również nasza struktura musi mieć obrót z naszą inwestycją $5000. Jeśli mamy 3 partnerów o statusie lidera i łączna suma na pierwszym poziomie wynosi 5000 i my osobiście włożyliśmy historycznie 1000, to uzyskujemy status mastera. Widzimy, że master awansuje z 6 jak lider, z 6 na 9 poziom, czyli tak naprawdę do 9 poziomów sięgamy, jeśli chodzi o bonusy. Pierwszy poziom nadal jest to 15%, natomiast gdybyśmy się cofnęli, zobaczmy, drugi poziom jest 7, natomiast na tym pierwszym poziomie, kiedy mieliśmy partnera, to było to 4%, czyli różnica 3% przy masterze. Jest to całkiem spory procent przy pewnych kwotach, które zaczynają się pojawiać i obrocie, które się pojawia w naszej strukturze. Kolejny status, drugi, który wymaga osób kwalifikowanych, to jest status eksperta. Jest to status eksperta i widzimy tu pewną różnicę, pewną zmianę na slajdzie, bo pokazane jest, że musimy mieć 3 masterów, czyli o 3 osoby o niższej kwalifikacji, ale ta trzecia osoba może być brana pod uwagę, jeśli jest nawet na głębszej, na większej głębokości, czyli niekoniecznie to musi być zaproszony partner przez nas osobiście, a może być na 2., 3., 4., 5. poziomie. Warunek jest jeden. Musi być w innej odnodze niż tych 2 masterów, którzy już nam dają po prostu kwalifikacje. Czyli w niezależnej nodze. Jeśli mamy 2 masterów i 3 pojawił się gdzieś na 2., 4. poziomie, ale w innych odnogach niż tych 2 masterów, którzy dają nam kwalifikacje, to w tym wypadku taki master również da nam pełną kwalifikację potrzebną do statusu eksperta. To jest pierwszy, najważniejszy wymóg, jeśli chodzi o kwalifikację eksperta, 3 masterów. Następnie kolejny wymóg to jest 5000 osobistej inwestycji. Widzimy, że różnica jest zasadnicza, bo między masterem a ekspertem jest to 4000 różnicy własnej inwestycji, więc musimy mieć osobiście 5000 historycznie zainwestowane i musimy mieć razem z naszą pierwszą linią 10000 obrotu. Jeśli ten warunek spełniamy, uzyskujemy status eksperta.
a ekspert tak naprawdę, powiedzmy, sięga od razu, automatycznie z 9 poziomów startuje na 20 poziomów. Czyli sięgamy do 20 poziomu w głąb, jeśli w naszej strukturze organizacji mamy ludzi i ktoś wykona jakikolwiek obrót na tych 20 poziomach, to otrzymamy z tego odpowiednią prowizję, odpowiedni bonus. Kolejny status jest to status top eksperta. To jest bardzo ważny status, ponieważ te osoby, które dojdą do tego statusu, pamiętajmy, że raz uzyskane statusy, one są stałe i trwałe. Nikt po prostu w tym momencie nie spada niżej. Natomiast pamiętajmy, top ekspert zaczyna otrzymywać przychód czy dochód, bonusy z największej głębokości, czyli z maksymalnie 24 poziomów, jakie są możliwe w strukturze partnerskiej, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, zaczyna otrzymywać dodatkowy miesięczny dochód z obrotu struktury. Czyli jeśli ten obrót wynosi 20 tysięcy dolarów, jak tu widzimy na tym slajdzie na dole, to otrzymamy dodatkowo od firmy 1500 dolarów. To jest naprawdę fajny zastrzyk gotówki, niezależnie od tego, ile otrzymamy bonusów z 24 poziomów, to z miesięcznego obrotu, jeśli on wynosi 20 lub więcej tysięcy w całej strukturze, otrzymamy 1500 dolarów. Warunek, aby uzyskać status top eksperta, jest następujący. Musimy mieć 100% więcej własnej inwestycji niż ekspert, czyli w tym wypadku 10 tysięcy dolarów. Nasza cała struktura, łącznie z naszą inwestycją z pierwszej linii, musi mieć obrót 30 tysięcy historycznie i musimy mieć 3 ekspertów. Tak jak w poprzednim slajdzie w wypadku eksperta, tak również w wypadku top eksperta, możemy mieć 2 ekspertów na pierwszym poziomie, natomiast trzeci może być oczywiście, i to jest jak najbardziej wskazane, żeby on był naszym bezpośrednim partnerem, ale jeśli się okaże, że w naszej strukturze pojawił się jakiś orzeł, czy jakiś lider taki naprawdę, który robi duże obroty, który rozwija dużą strukturę i pojawił się na drugim, trzecim, czwartym poziomie pod naszym bezpośrednim partnerem w niezależnej nodze, tak jak widzimy tutaj na zdjęciu po prawej stronie, to wtedy również daje nam kwalifikacje i automatycznie stajemy się top ekspertami. I zobaczmy jeszcze ostatni status, status Sky Expert. Jest to ostatni status, zaczynamy może od również samego programu partnerskiego. Oczywiście sięgamy maksymalnie 24 poziomu, tak jak w wypadku top eksperta, ale nieco więcej dostaniemy tutaj z obrotu miesięcznego struktury, jeśli ten obrót przekroczy 30 tysięcy. Jeśli on przekroczy 30 tysięcy, to automatycznie dostaniemy co miesiąc 2000 dolarów na nasze konto, niezależnie od tego, ile dostaniemy bonusów z całej struktury z 24 poziomów. To są te dodatkowe pieniądze. Natomiast aby uzyskać status Sky Experta, to sami musimy mieć znów 100% więcej w stosunku do top eksperta, czyli nasz obrót, nasza inwestycja, nasz wkład historycznie musi wynosić 20 tysięcy dolarów. Również jeśli chodzi o strukturę z naszym wkładem z pierwszego poziomu, z pierwszej linii, musi wynosić łącznie 90 tysięcy dolarów. No i ten trzeci wymóg, widzimy, on tutaj jest najwyższy, ponieważ dochodzi nam dodatkowy jeden partner z kwalifikacją, tak zwanego top eksperta, czyli w wypadku Sky Experta potrzebujemy ich 4. Ci 4 top eksperci, oczywiście jak najbardziej wskazane jest, że mogą występować i mogą znajdować się na naszym pierwszym poziomie i to byłoby bardzo dobre, ale jeśli mamy tylko 2 na pierwszym poziomie i pojawią się kolejni na głębszych liniach, głębokościach, w niezależnych nogach, to też nam dadzą kwalifikacje. W tym wypadku, jak widzimy, mamy 2 ekspertów, jeden jest na drugim, drugi na 4 poziomie, w niezależnych nogach w stosunku do tych 2 z pierwszej linii,
z pierwszego poziomu i dzięki temu dają nam kwalifikacje. Mamy 4 top ekspertów, jest to trzeci warunek potrzebny do uzyskania statusu Sky Expert. Pamiętajmy jeszcze raz, powtarzam, raz uzyskany status, kwalifikacja zostaje na trwałe. Jeszcze jeden ważny slajd, który też trzymam przez długi okres, ponieważ tutaj mamy jeszcze ważny slajd, który pokazuje tak naprawdę, że ten bonus pierwszego poziomu on nie jest ostateczny, czyli to 15%, które otrzymujemy, możemy zwiększyć maksymalnie do 18 poziomów pod warunkiem, że robimy całkiem spore obroty na pierwszej linii. Jeśli nasza pierwsza linia wykonuje różnych płatności, czy to ratalnych, czy to jednorazowych w wysokości większej niż 10, 5, 10 lub 20, to wtedy możemy otrzymać 16, 17 lub 18% z każdej płatności. Pamiętajmy, że jako jedna płatność liczy się również rata, czyli jeśli nasz partner kupi sobie na przykład, nie wiem, jakiś pakiet, teraz na przykład ten pakiet, który jeszcze jest niecałe 3 dni, przepraszam, ważny odnośnie tej specjalnej oferty 1 do 90, dotyczącej hologramu przy inwestycji $5000. Jeśli ktoś na przykład by się zdecydował na płatność ratalną, ale stwierdziłby, że właściwie to się w raty nie będzie bawił, kupił na raty, ale ma 10 rat, płaci je w jeden dzień i na przykład zapłacił 10 rat od razu, to automatycznie, jeśli to był nasz partner bezpośredni, to wchodzimy w zakres 10 tej tak zwanej płatności i otrzymujemy za każdą ratę 17%, nie 16, nie 15. Gdybyśmy mieli takich dwóch partnerów, którzy kupią ten pakiet i zapłacą go w 10 ratach, nawet jednorazowo, ale po kolei te raty sobie spłacą, nawet chcąc nam pomóc, biorąc pod uwagę program partnerski, który to uwzględnia, to w tym momencie, mając dwóch takich partnerów, którzy kupią taki pakiet i spłacą go w ratach po 10 rat, mamy łącznie, tak naprawdę widzimy 20 rat, jeśli to zrobią, to my automatycznie wskoczymy tutaj w ten zakres 20 płatności i otrzymamy za każdą ratę łatwy rachunek 18%. Czyli przy 10 tysiącach, bo 5, 10 tysięcy, dostaniemy nie $1500, ale 1800. Czyli $300 tak naprawdę otrzymamy dodatkowo, tylko dlatego, że dwóch partnerów kupiło pakiet na raty, ale spłaciło go jednorazowo. Chcąc nam robić przysługę, dobrze mieć, jak to się mówi, dobre układy i dobre relacje z naszymi partnerami. Bo taki partner nic nie traci, że on to zapłaci w 10 latach, sobie 10 razy kliknie, niewiele go kosztuje, a my w programie partnerskim otrzymamy, bo na to program partnerski pozwala, $300 więcej. Zobaczmy dalej. Tutaj podsumowanie, jeśli chodzi o sam program partnerski. Minimalna kwota inwestycji, ona nadal zostaje na wysokości $50. Minimalna kwota wypłaty $30. Pamiętajmy również, że mamy różne możliwości wypłaty, tutaj nie ma żadnych problemów. Ja sobie bardzo cenię, jeśli chodzi o wypłaty poprzez kryptowaluty, szczególnie tutaj ten odpowiednik dolara USDT, USDT TRC20. Przez wypłatę tutaj przez ten kanał koszt jest $1, więc całkiem fajnie to wygląda. Wypłata odsetek, możemy sięgnąć do maksymalnie 24 poziomów i pozyskać dowolną liczbę partnerów, tutaj nie ma ograniczenia. Jeżeli chodzi o podsumowanie samego programu partnerskiego, to zwróćmy uwagę, że jeśli chodzi o mistrza, to tutaj skromny jest prezent ze strony firmy, jest to markowy długopis. Następnie jeśli chodzi o eksperta, otrzyma $500 od firmy w gotówce na konto bonusowe, Top Expert otrzyma $1500 na konto bonusowe i Sky Expert otrzyma $2000 na konto bonusowe. Tutaj bardzo ważny slajd, o tym zresztą też pan Anatolij Nicki wspomina we wywiadzie, że ta wartość została jeszcze zanim firma cokolwiek stworzyła w 2015 roku, została przez niezależnych ekspertów wyceniona na $400 miliardów.
W tym dzisiejszym wywiadzie, jak zwrócimy uwagę na słowa pana Anatolija Junickiego, on przekonuje nas, że wartość ta została niedoszacowana, ponieważ powinna być dużo, dużo większa i on o tym już dzisiaj dobrze wie. A wartość samej spółki w przeciągu tych 5, 10 czy 15 lat będzie rosła o wiele więcej niż to, co zakładano nawet tutaj w tych ekspertyzach niezależnych ekspertów. Więc każdy z nas ma możliwość jeszcze dzisiaj, jeszcze jest szansa, jeszcze jest możliwość stania się częścią projektu, który zmieni cały świat i który będzie osiągał potężne globalne obroty na całym świecie. Zresztą również z wywiadu to naprawdę wynika, to co już w tej chwili się dzieje. Oczywiście pan Anatolij Junicki mówi o pewnych rzeczach w tym wywiadzie, którym dzisiaj puszczę z tłumaczeniem, o rzeczach, o których może otwarcie mówić. Nie mówi o niczym, czego nie może mówić, czym jest objęty tajemnicą. O tym pamiętajmy. Natomiast ja zwrócę uwagę na pewne, jeszcze zanim w ogóle rozpocznie się film, to zwrócę uwagę na pewne wypowiedzi. Tutaj mamy pakiety akcji inwestowane na raty. Bardzo dobre pakiety, jeśli chodzi o Inotrans i Szybki Start. To są niewielkie kwoty, które każdy z nas może zainwestować. Kolejny Maluszek i Student. Są to świetne produkty, świetne uważam pakiety dla rodziców. Każdy z nas, będący tu na dzisiejszym spotkaniu, może ze szczerym sercem, z czystym sumieniem zaproponować taki pakiet dowolnemu rodzicowi, czy to maluszka, czy studenta, opłacenie takiego pakietu i zdobycia odpowiedniej bazy udziałów dla dziecka, które będzie dorastać. To może być niesamowity, wyjątkowy prezent, zważywszy na cenę, jaką mogą osiągnąć udziały w najbliższych kilku, dosłownie najbliższych latach. Tu mamy jeszcze pokazane te różne inne możliwości, jakie są inwestycyjne w firmie, jeśli chodzi o pakiety. One oczywiście zaczynają się od $25 wzwyż. Mamy większość pakietów albo w gotówce, albo w 5 ratach. Wyjątkiem jest tam, pamiętajmy, są te na przykład pierwsze pakiety, o których wspomniałem. Pytanie teraz tak naprawdę często pada do nas, co ja otrzymam w momencie, kiedy zainwestuję środki we firmie, jakie otrzymam dokument, umowę, która zabezpieczy moje interesy. Oczywiście otrzymujemy kontrakt, umowę, tak zwaną pożyczki konwertowanej. Ona jest w dwóch językach, w języku rosyjskim i angielskim i precyzuje dokładnie warunki, na podstawie których my otrzymujemy udziały zakładowe. Co jest najważniejsze, na stronie jednej z tego kontraktu, o ile pamiętam, chyba strona 8, jest informacja o ilości zakupionych udziałów, między innymi też o klasie i o wartości nominalnej. To jest bardzo ważna informacja. Zobaczmy, tu mamy przykład, mały pakiecik $17,000, klasa udziałów A i wartość nominalna $1, jeden udział, dolar amerykański. Taka wartość jest nominalna naszych udziałów. Czyli jeśli mamy na przykład 1 000 000 udziałów, to wartość nominalna jest to $1 000 000. Oczywiście, jak powiedziałem, ta wartość może być dużo większa. To wszystko sprecyzuje i zweryfikuje rynek w momencie, kiedy firma wprowadzi udziały do wolnego obrotu giełdowego. Zakłada się, że ta wartość może być dużo, dużo wyższa. O pewnych kwotach na ten moment nie mówimy, ale ja oczywiście zakładać mogę, że, bo to jest moje zdanie oczywiście i mogę sobie wypowiadać, jakie ja mam zdanie, że ta suma tutaj w porównaniu z tą minimalną gwarantowaną w umowie będzie naprawdę o wiele wyższa, o wiele wyższa. To, co jeszcze uzyskujemy, to każdy z nas może zamówić sobie albo certyfikaty, mamy je w formie elektronicznej, możemy je wydrukować albo sobie zapisać gdzieś w wolnej formie. Momencik, bo tu widzę, że mam jakiś problem z połączeniem. Był delikatnie połączenie. Mam nadzieję, że w tej chwili jest OK, bo wyskoczył mi jakiś komunikat.
Okej, okay, przepraszam, była jakaś chwila przerwy w łączach. Chociaż ja mam stałe łącze póki co od niedawna, więc nie powinno być problemu. Dziś łączę na programie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Prośba jest, żeby ktoś ewentualnie jakiś plusik napisał, czy jakąś cyferkę na czacie, czy w tej chwili mnie słychać. Nie chciałbym po prostu sam do siebie mówić, a niestety łączę. Okej, okay, fajnie, dziękuję. I teraz tak, bardzo ważna informacja. Każdy z nas, jak widzimy, może zamówić sobie certyfikat do domu, ale oczywiście nie ma takiej potrzeby, ponieważ te certyfikaty mamy w formie elektronicznej, możemy sobie albo je zapisać, albo po prostu mieć w swoich back office'ach, albo je ściągnąć na dowolne narzędzie, czy to Dropbox, czy Google, jakiś dysk, czy jakiekolwiek inne miejsce, zapisać w chmurze. To nasza dowolna sprawa. Ale dodatkowo, jak widzimy, możemy sobie też wydrukować albo zamówić, to automatycznie nam przyjdzie na maila, by otrzymać wyciąg z rejestru spółki. Czyli jak gdyby każde nasze udziały są zapisane w rejestrze spółki i my możemy taki wyciąg z rejestru spółki sobie zamówić. I tutaj mamy przykład pokazany na kwocie pakietu 2 miliony, przepraszam, 300 tysięcy. Jak to mniej więcej wygląda. Kiedy mamy tych udziałów dużo, dużo więcej, to może się okazać, że taki wyciąg z rejestru spółki przyjdzie w kilku stronach. Podsumowując to dzisiejsze spotkanie, dosłownie jeszcze w kilku zdaniach i przejdziemy do nagrania. Zanim przejdziemy do nagrania, to oczywiście zwrócę uwagę na pewne ważne tezy. Nasz inwestor, czyli również i my, otwarcie trzeba powiedzieć, że stajemy się właścicielami, współwłaścicielami innowacyjnej technologii transportowej. Każdy z nas może w dobie dzisiejszego kryzysu wykorzystać ten okres czas na to, żeby dobrze również sprzedać udziały w programie partnerskim. Ten przykład, który tutaj mamy, ja już nim się posługiwałem w zeszłym roku, posługuję się jeszcze, ponieważ on zwraca uwagę na to, że w dobie kryzysu, gdzie w zeszłym roku było 15% inflacji, w tym roku też jest w okolicach 15-20%, dwuletni okres daje nam stratę około 30, nawet 40%. I w momencie, kiedy byśmy trzymali te pieniądze w tak zwanej przysłowiowej skarpecie w domu, czy też ewentualnie w banku, to my stracimy dość sporo, czyli około 30-40% stracimy na wartości, czyli te nasze 1000 dolarów po dwóch latach będzie miało wartość, rzeczywistą wartość około 600-700 dolarów. Natomiast w momencie, kiedy zainwestowaliśmy te środki w udziały i gdyby okazało się, że w ciągu najbliższych dwóch lat firma wprowadzi udziały do obrotu giełdowego i wartość tego udziału to minimalna wartość, to jest ten 1 dolar, to zobaczmy, przy tysiącu dolarów inwestycji, zakładając średnie dyskonto 40, czyli otrzymamy 40 tysięcy udziałów wartych 40 tysięcy dolarów. Przeskok jest potężny. Komuś zostanie 600-700 dolarów, a my proponujemy kogoś zwiększenie kapitału kilkudziesięciokrotnie, zakładając, że te udziały mogą być nawet warte 10, 50 lub więcej dolarów, no to ten kapitał przy tak niewielkiej inwestycji będzie znacznie, znacznie wyższy. Pod koniec tutaj jeszcze pamiętajmy, że ta propozycja dotycząca hologramu i tego pakietu z dużym dyskontem kończy nam się za niecałe 3 dni, 10 marca. To jest bardzo ważny okres, ponieważ ja spodziewam się, że to jest chyba jedna z ostatnich, jeśli już nie ostatnia tego typu oferta, zważywszy na pewne zmiany zachodzące w naszej firmie. Więc każdy z nas może lub nowych inwestorów, nowych partnerów, których zaprosimy jeszcze teraz, może wykonać naprawdę bardzo, zrobić bardzo dobry interes. Kupić w wyjątkowym pakiecie 90 udziałów w 1 dolarze. Otrzymamy tak naprawdę, pamiętamy, chyba 450 tysięcy udziałów warte 450 tysięcy dolarów za kwotę 5 tysięcy, które możemy spłacić też w ratach po 500 dolarów. To jest coś naprawdę wyjątkowego,
co możemy zrobić. To jeśli chodzi o to dzisiejszą prezentację, natomiast w tej chwili przejdziemy do filmu, do wywiadu. Ja tam na czacie podałem, tak jak powiedziałem, podałem te przedziały czasowe. Przedziały czasowe, ja sobie jeszcze raz chyba to skopiuję i wam wkleję tutaj na czacie. Nie wiem, czy mi się to uda, mam nadzieję, że się uda. Żebyście mieli pod ręką szczególnie te okresy, godziny ważne, które są w tym wywiadzie. To jest to, co teraz wkleiłem. I teraz tak, kilka tez związanych, zanim włączę film. Między innymi w 35 sekundzie pytanie brzmi: Anatolij, jesteś już bliski mety w realizacji pierwszych projektów celowych. Czy twoja firma jest gotowa na taki skok naprzód? No i odpowiedź brzmi: absolutnie tak. Tutaj jest też również wypowiedź w tym wywiadzie, że okres od 2015 do 2021, pamiętajmy, to był okres tworzenia komercyjnego produktu. On już został utworzony, a teraz jesteśmy w okresie, kiedy zaczynamy tworzyć komercyjne projekty i one są już tworzone. Pamiętajmy, od zeszłego roku one są już tworzone, na co też pan Anatolij Junicki zwraca uwagę, że tak naprawdę wiele rekordów osiągnęliśmy, jeśli chodzi o to, co stworzyliśmy, jeśli chodzi o w pełni stworzony produkt, zespół, którego pan Anatolij Junicki jest w 100% pewny, jeśli chodzi o realizację projektów komercyjnych. W wypowiedzi na pewno też usłyszymy takie słowa, że studia wykonalności, między innymi jedno ze studiów wykonalności, które firma już robiła, a to jest początek tworzenia komercyjnego projektu, konkretnego zamówienia, zajęło im około 3-4 miesięcy. A ponieważ jest to niesamowicie precyzyjny i bardzo dokładne dokumenty, to posłuchajcie, w tym wywiadzie usłyszymy coś takiego, że około 6 miesięcy zajęło klientowi, czyli inwestorowi, klientowi przeanalizowanie tych dokumentów. Co ciekawe, nie zrobił tego sam, ale wynajął inną firmę ekspercką do dokładnego zbadania dokumentów. I oczywiście później poszła dalsza faza jak gdyby tworzenia. Jest też taka informacja we wywiadzie, że w ciągu najbliższych 10 lat planujemy wzrost około 10% całego rynku transportu. Chcemy się do tego przyczynić. Pytanie będzie też takie w 14 minucie z tą haczykiem. Czy firma przynosi zyski i czy przychody przewyższają wydatki? I odpowiedź jest tak, oczywiście firma już teraz osiąga znaczne zyski. Zakłady, które uruchomiliśmy ponad 2 lata temu, realizują nie tylko zlecenia związane z realizacją naszych projektów komercyjnych, ale również duże zlecenia zewnętrzne i jest ich wiele. To jest informacja bardzo ważna dla nas. Mniej więcej w 16 minucie jest taka odpowiedź. Otrzymaliśmy również wynagrodzenie za studia wykonalności dla projektów celowych, czyli nie jednego, tylko kilku projektów celowych, które są tworzone w tej chwili w kilku krajach, w różnych częściach świata. No i też jest taka wypowiedź tam, zauważymy w trakcie, że pan Anatolij Junicki mówi, że z audytu wynika, że firma posiada już teraz znaczne źródło przychodów i jest takie zdanie, takie sformułowanie pada: przychody dramatycznie wzrosły w ostatnim roku. Będzie jeszcze kilka informacji, natomiast zwróćmy uwagę też na 28 minutę, około 28:30, będzie wypowiedź odnośnie EcoFestu, czy jest planowany. I to jest ta informacja, pierwsza informacja, którą z wami rozmawiałem w kuluarach, w cztery oczy gdzieś tam z kimś lub na telefon. EcoFest, kiedy będzie planowany? On jest planowany, oczywiście pan Anatolij Junicki mówi, że planowany jest, chcieliby na żywo, ponieważ jest to wyjątkowa możliwość wtedy, marzec, kwiecień. A ma to tylko związek z tym oczywiście, że odpowiednie urządzenia, odpowiednie maszyny nasze,
tej chwili drogą morską płyną. Jak tylko się pojawią, to wtedy będzie można konkretnie zaplanować czas, termin tego ekofestu. No i najważniejsze też, o czym mówi pan Anatolij Nicki, że tam zostaną przetestowane sprawy, te tak zwane testy szybkości, 150 na godzinę, 120 na godzinę, ciężkie kontenery, tabor miejski, co pozwoli wystartować w 100% w tym momencie, wystartować z budową fizyczną, że klienci komercyjni po prostu już nie mogą się na to doczekać, ponieważ chcą budować z pełnym impetem. I też jeszcze taka fajna też jest krótka wypowiedź, że ponieważ wiadomo, to teraz długo trwa, ponieważ drogą morską to troszeczkę niestety idzie, ale w najbliższej przyszłości pan Anatolij Nicki mówi, że będą chcieli produkcję tworzyć odpowiednich podzespołów czy też maszyn na terenie tam, gdzie będzie trwała budowa, czyli w poszczególnych, może nie na samej budowie, ale żeby to nie trwało tygodniami, tylko załóżmy w ciągu dosłownie kilku dni można będzie dotransportować odpowiednie ilość maszyn czy różnych podzespołów na plac budowy. I takie są konkretne plany. Teraz zobaczmy nagranie, ono będzie tłumaczone i naprawdę wsłuchajmy się w te, szczególnie te minuty, które podałem na czacie. Hello, Anatolij. Good afternoon. Thank you for agreeing to this interview with us. I have prepared a list of your followers' favorite questions to you. Go ahead, first question. Anatolij, you are already close to the finish line in the implementation of the first targeted projects. Is your company ready for such a leap forward? Absolutely, yes. Our parent engineering company, Unitsky String Technologies Incorporated, was founded in 2015. Until 2021, we had a period of creating a commercial transport and infrastructure product ready to enter the global market. Also, during this time, we gathered a team, engineers, designers, and researchers of dozens of specialties, organized into more than 50 design offices, departments, and divisions. This enabled us to create, maintain, and develop a very sophisticated industry-forming product, and this is the most important thing. Only 6 years for creating an industry-forming product, such as UST transport and infrastructure solution, is not much at all. This is a record short period because this market product includes a string rail overpass, second-level infrastructure, stations, cargo terminals, turnouts, an automated control system, rolling stock. These are unmanned rail electric cars or steel wheels called UPARs, as well as power supply and communications. We also set a sort of record here. Even in the most industrially developed countries, with government support, similar transport and infrastructure products, such as high-speed railroads, for example in Japan, and maglev trains, were constructed many times longer with much more significant funding. I should also note that the entire process for the largest auto manufacturers to create, for example, a new model of an ordinary passenger car from scratch and bring it into a car showroom, on average, takes the same 6 years now. And this is while the car and its essential technologies and units were invented in the 19th century. That's more than 100 years ago. And now imagine that car manufacturers, just like us, would have to design, build, certify, and of course finance in parallel a fundamentally new infrastructure that road transport has: roads, bridges, overpasses, junctions,
culverts, train stations, garages, as well as an automated control system, power supply, and communications. The difference is apparent in the complexity of these products and in processes by which they are created and funded. In fact, we've done even more in a shorter time, and we're not going to stop in our development. For example, we assembled a new U-pod with the most efficient configuration for today. We start specific projects with such vehicles. In its creation, we followed the requirement of maximum energy efficiency and performance as part of UST complexes, while maintaining maximum comfort for passengers. This is the main thing for us, and of course, safety. An essential feature of the vehicle is a 360-degree view. This is the first U-pod with such a view. Since one of the key advantages of our systems is movement above the ground, a 360-degree panorama will allow passengers to enjoy beautiful views from a bird's-eye perspective. This is what customers want. This is what we can offer, unlike existing ground transportation systems. Over the past 6 years, we have not only created all the necessary systems, subsystems, and elements of UST transport and infrastructure complex, but also tested them. And much of it has been certified. We have already built 5 types of string rail overpasses in the Ecotechnopark, Belarus, and we made the 6th type in Sharjah, the United Arab Emirates. Now we have 2 more overpasses on the finish line, or rather not overpasses, but more sophisticated things, 2 UST transport and infrastructure complexes. Such a variety of engineering solutions allowed us to develop the optimal configuration, which we are now working with in commercial projects. We are confident that our products will not let down either the customer or us, and this is really important. Because we can enter the market only once, we won't get a second chance. But we are not afraid. These 6 years allowed us to create a product and a team in which we are 100% confident. People often ask us why we take so long to get to commercial projects. Let me explain with the example of one of our projects in the United Arab Emirates. We have a paid order for a feasibility study, which we did last year. It took us about 3 to 4 months. It took about 6 months for the customer to review the feasibility study, longer than we took to do it. He hired another expert company to study the documents thoroughly. A representative of this company visited us in Belarus, looked at the technology and human potential, and carried out a comprehensive analysis of our capabilities and readiness to implement the declared project. There's a little noise here, but it's a work in progress, so that's all right, I think. Then the consulting company wrote a report on our feasibility study and gave it to the customer, who studied the report for several months. Based on this report, he asked us to do another part of the feasibility study for a fee, which took our engineers 2 more months of work. Now they are analyzing the second part. At the same time, we are preparing the legal documents to sign the design contract. The whole process took 1.5 years, and that is the case with most projects. It can take more than 1 year from the start of communication with the customer to signing a contract for a targeted infrastructure project. Then it takes at least 1 year from signing the contract and starting the design work to reaching the construction site. This is because our product is not just any product, even if it is very complex, such as an iPhone or a Tesla electric car with a worth of tens of thousands of dollars, but a complex product that includes at least 12 such products, or even hundreds of them. The difference between a product and a complex product is obvious here. So I want to provide some figures by comparing UST to the world's hyped Tesla. Tesla was created in 2003. 3 years later, Elon Musk raised $100 million in investments.
7 years later, Tesla received a $465 million loan from the United States Department of Energy. We've never seen that much money. 9 years later, the Model S came on the market, and only 14 years later, in 2017, Tesla began selling the Model 3 sedan. We started manufacturing unmanned rail electric cars on steel wheels, which are technically much more complex than Tesla, in 2017. When our first U-bike was launched, states didn't help us, neither our own nor anyone else's, none. At the same time, in 2017, our from-scratch production of U-bikes started. That was also 2 years later. It was also then that our first two transport and infrastructure complexes with a string rail overpass of trestle and semi-rigid types were built as well. Compare what Tesla did in its first 2 years. By now, we have already designed, manufactured, and tested 14 models of our electric passenger and cargo vehicles, including a high-speed model, and 5 of them have already been certified. We have also made a high-speed model which can accelerate up to 500 kilometers per hour. 2 more models are under production today. Feel the difference, as they say. The difficulties with the sale of UST are not really about that. They are not simply related to the technology, its unpreparedness, or the level of elaboration. We have to organize not just the sale of rail electric cars that Elon Musk did. We have to form a new transport and infrastructure global market, a second-level transport based on string technology. And this is a much more complicated task than the one set by Elon Musk in 2003, the production and sale of a new electric car model. And by the way, the first model went on the roads of the world 150 years before that, as far back as the middle of the 19th century. Anatoly, thank you very much for your answer to the first question, and let's move on to the next one. How do you estimate the current market value of UnitSky String Technologies, Inc.? That's a good one, and by the way, a frequently asked question. I cannot answer it briefly, so I need some time. We can only estimate the market value of a company when it enters the securities market. Now, we can give our estimates based on what assets the company has. We can refer to the authorized fund of UnitSky String Technologies Incorporated, which amounts today to more than $70 million. It is very important to remember that the authorized fund is paid in money and in a foreign currency. This is a huge amount, more than many Belarusian industrial leaders have. At the same time, we have other assets. They are cars, cranes, buildings, structures, land, computer and office equipment. If we add all that to the authorized fund, it will be well over 100 million. Of course, the value of a company is primarily determined by how much profit it can bring in a given period of time. We have an intellectual property valuation for string technology conducted not by us, as many people think, but an independent company accredited for such activities. It estimated the value of our technology and, in essence, the company that carries this technology, which involves knowledge and a professional team, at 400 billion. I repeat, 400 billion. But this is rather an undervaluation, because the market demand grows every year. By the way, the capitalization of Tesla, which started out in 2003, with a less breakthrough and in-demand transportation technology than UST, exceeded, mind you, 1 trillion in 2021. Estimates suggest that by 2030, the global smart transportation market alone will reach 300 billion, while electric cars will reach about 360 billion, and zero-emission vehicles will exceed 1,300 billion. Due to increasing traffic congestion, demand for transportation on-demand services will also grow to more than 700 billion by 2030.
Given the demand for all of the above industries, the estimated value of our company will be even higher because we offer transport complexes, not simply transport, with an automated control system and with steel-wheeled electric cars, which produce minimal environmental impact, have an unprecedented safety due to the movement above the ground, and can decongest the existing roads on the first level. In the next 10 years, our plan is to expand to 10% of the entire transportation market. Today, this market is developing rapidly, and transportation problems are more relevant than ever. We actually work in Indonesia, India, Russia, the Middle East, many African countries, Latin America, and other regions of the world. So, we know from practice and communication with our customers that these problems affect various countries and all large cities without exception, and we are ready to solve them. For example, our data shows that today's demand in Russia only for cable cars is estimated at 700 billion rubles. This is more than $10 billion. And that is just one country and one segment of the transport market. So if we are talking about 400 billion, the market value of our company will likely to be even higher. Okay, I see your point. Tell me, is the company making a profit now and does the income exceed the expenses? That's also a good and frequently asked question. Yes, of course, the company is already making a considerable profit. Our production facility SV Plant, which we started 2 years after the establishment of Uniski String Technologies Incorporated, executes not only orders related to the development of string technologies, but also large third-party orders, and they are many. The technological facilities we have created and our world-class machine park enable us to perform the most complex operations. Our manufacturing facility is competitive not only in Belarus, but also in the CIS countries, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, and we also work with a number of other countries. For example, the Kama electric car ordered by the Russian concern Kamaz, which incidentally was demonstrated to Russian President Putin last year, was made at our production facilities. We produced it, not anyone else. And there are dozens of such projects, all of which bring us profit. In addition, the design organization also profits. First and foremost, contracts for the development of design documents for our UST transport and infrastructure solutions. We received payment for feasibility studies for targeted projects in several countries in different parts of the world. And these are quite large amounts, about $1 million each. We are moving on to design and survey activities, and we have already received our first payment there. Our design engineering department, which has essentially grown to a large design institute, handles a number of third-party orders that allow us to engage our specialists and simultaneously train our staff in the process of designing a variety of buildings and structures, not only related to string transport, and then switch these specialists to work on UST transport and infrastructure solutions, which also include a lot of construction projects, stations, terminals. This also generates profits. Last year, we published a report on the audit statement from which you can see that the design organization has a very significant revenue stream. We're going to publish a report for this year that will show that this revenue side has increased dramatically. In the near future, we will be making a profit, and then we will only build it up. Thank you very much, Anatoly, for the intriguing answer to the question. We continue then. Please tell us, what are the main bets in the company for successful market entry and commercialization of the technology?
The main bets that our company makes are spelled out in our positioning. We offer transportation, safe second-level traffic, which excludes collisions and accidents, smart, it is automated and easy to integrate into the so-called Internet of Things, environmentally friendly, it does not take up land and runs on electricity. But most importantly, it is very efficient. I can confidently say it is the most efficient of all known and promising vehicles and developments, including in terms of capital costs for the construction. Our solution is at least 3 times cheaper than light rail and 10 times or more cheaper than the subway. Compared to cable cars, we reduce capital costs by 1.5 to 2 times. And you can see and actually travel on our transport not in a computer game, as many technologies offer, but in the U-Sky Center in the United Arab Emirates and in the Eco Technopark in Belarus. And if you look at the operating costs, we also win a lot compared to other systems. The energy consumption for the movement of our steel-wheeled electric cars on string rails is much lower than the power fuel, and therefore money consumption for the movement of buses, streetcars with their pneumatic tires, which are very drag-resistant, cable car cabins where the wheel rolls on a cable and which also have a very high wheel rolling resistance, and maglev trains. This is the illusion of most people. Experts know the truth, that it's not like that. Push and go? No. Maglev trains are less efficient than airplanes, the most inefficient transport. That's the point. And that's why Siemens has now shut down its Transrapid project as an inefficient and unnecessary transport, having spent more than 50 years and 6.5 billion euros on its creation, and having built only one project, the Shanghai Airport. And it is not only in comparison with maglev trains and even streetcars. If you compare it to railway trains as well, we have less resistance to movement, and thus we use less energy. It is very important for the customers, because in the long term, we expect the service life of rolling stock to be at least 25 years and overpasses at least 50 years. It is the cost of operation that becomes the priority for the customer, and our proposal is unique in this regard. I can explain it this way. If we declare that the payback period of our systems is 5 to 6 years, it means that every 5 to 6 years we pay back the project. It means that our costs are small and that we pay back the project quickly. The money comes back. Then we make another cost of the project in 5 years. The next 5 years, we make another cost of the project. Now imagine a payback of 30 years. So the costs are so big that the money doesn't even pay back, nor that you are going to make money on it. And that's because our operating costs are very low. This is a very important factor. They usually don't even consider it and just ask, how much does it cost? It's more important what the operating costs are. These are electricity or fuel, wages, depreciation charges, rolling stock repairs, overpasses, and so on. These are all costs. When it comes to the applicability of our UST technology, we take a number of directions. The first one is passenger traffic between cities and suburbs, for which we are already designing right now. Almost all cities, especially large ones, face the pendulum migration problem, when during rush hours a lot of traffic accumulates at the entrance to the city and creates congestion. Creating new roads does not solve these problems. It only results in new cars. We see this in Moscow, for example. And the widespread transition to green electric cars driving on the same roads on the first level will not solve these problems either.
But the creation of transport systems and transport infrastructure above ground on the second level solve these problems because it does not interfere with life on the first level. To allow for comfortable travel from the suburbs to the metropolis, we make intercepting parking lots at the entrance to the city at UST stations. We are already working on several projects to integrate our stations with existing public transport stations. The second one is passenger traffic between cities and logistics hubs located beyond the city, airports, railway stations, seaports. Getting to an airport outside the city is a real challenge today. We all know this because we all fly. Sometimes it is longer and more expensive than the flight itself. We offer an efficient solution. Our stations can be integrated into the airport terminal, which will significantly reduce the time of check-in and other pre-flight formalities. We have already completed a feasibility study for one such project. The third important direction, in which we have several ongoing projects, is overcoming water and other extensive obstacles, such as mountain gorges. We can have unsupported spans up to 2 kilometers long and up to 3 or more kilometers in special designs. The UPAs are capable of crossing wide rivers, bays, and straits with a minimum number of towers, while maintaining high performance. Thus, we can solve the same logistics problems that are solved by building conventional bridges, but at much lower cost. For example, one of the bridges connecting two islands was built in Japan. It was only 3 kilometers long, but it cost $10 billion at the prices of 20 years ago. And today, it would probably be $20 to $30 billion. The fourth direction is cargo transportation in territories with harsh natural and climatic conditions or topography, for example, in the far north. We have been actively working in the Arctic. In the Arctic, the ground for conventional transport systems, such as roads and railroads, is very hard. It is the permafrost. Today, they use mostly winter roads. Roads are flooded and frozen. Roads that are used only in the wintertime do not operate in spring and summer because they simply melt. That is why most transportation in the Arctic is done by air. It's very expensive, and our solutions enable efficient transport logistics in these remote regions. The fifth direction is transport accessibility of new lands, such as islands, including underdeveloped mountainous areas, deserts, which were previously inaccessible or poorly developed. We integrate UST complexes into the developed areas so that to ensure their transport accessibility, including their connection to the existing regions, for example, island to shore. This is a very advantageous solution for many customers because the integration of UST transport complexes into development projects allows increasing the market value of real estate in the future. For example, in Dubai, the value of real estate along the subway line when it was built increased by 1.5 times. That is, on the one hand, the developer solved the problem of transport accessibility for customers, but on the other hand, it improves its profitability from the project by increasing the cost of real estate. We have one such project at the final stage in the United Arab Emirates. And of course, the sixth direction is passenger transportation in areas with strict environmental requirements, such as parks, nature reserves, wildlife sanctuaries, and specially protected areas. We are already negotiating on a number of such projects with very stringent environmental requirements. Since UST does not take up land or disrupt animal migration routes and the flow of ground and surface water, we can solve the transportation problem in such areas with zero impact on natural ecosystems. I can give you an example. In Australia, about 12 years ago,
Там был один проект. There was a project linking a port with an inland deposit that would have had a 10 billion return if the railroad had been built. But when the project was done, it failed examination because the road crossed the migration routes of some big-eared or furry or lizards or some rare animals or maybe frogs. I don't even remember exactly, some kind of small animal. So that fact shut the project down. We don't interfere with that. Thank you, Anatoly. You of all people know how much everybody loves and looks forward to EcoFest. And what an incredible atmosphere of friendship, mutual support, and understanding it creates. So, I have another relevant and very common question. Will EcoFest happen in 2023? Oh, if only you knew how much I missed these EcoFests, because the last one we had was in 2019. Online format doesn't really work that way. And so, of course, we should be able to see eyes, to hug and chat and things like that. That's why we want to hold the next EcoFest in March, April 2023 live, right here in the Emirates, in Sharjah. And to coincide with the launch of the new transport and infrastructure complex, which is being built right here and is in the final stages of construction in Sharjah. This is a complex with a heavy string rail overpass. And before that, all of our rail overpasses were light. What does this mean? It is designed for the movement of rolling stock weighing up to 60 tons. I said it's the weight of a heavy tank, but a heavy tank weighs less. It's a heavier load than a tank. The spans are 144 meters long. There are only two such spans. And the main spans are 288 meters. These are very large spans. The Moskva River is not wider than 300 meters. That is, we can cross the Moskva River with one span. The length of the string rail overpass is more than 2.5 kilometers, including the unstressed section, which will allow the rolling stock to start from ground level. We previously planned to start from the station, but then you have to go up by elevator, escalator, or stairs. And not everyone can do it because of their age or some other reason. That's why we decided to make the unstressed section to go down from the station and make a pavilion there, a simple ground level station where you can get in our car, go up and start on the track. Our 25-seater U-buses, which can take up to 250 people, can also go down and start from the bottom. That's the U-bus I'm talking about, the one coming to Sharjah right now. This will allow the U-bus and the U-Con container carrier, which is a new, already fifth generation of heavy U-pods, with a capacity of up to 35 tons, to start from the ground and show the possibility to set up the station at ground level. At the same time, when our U-pods are already up on the track, it will be possible to move there at the long-expected speed of 150 kilometers per hour. This is the closest solution to the one we will get to the market in the near future, because we could not achieve such speeds before. Firstly, because there were no heavy tracks, and secondly, the previous test tracks were very short. Launching this line is a crucial and mandatory step before most of the ongoing commercial projects get to the construction site. So, there are a lot of customers who are waiting to see this line up and running. I think we will schedule EcoFest to celebrate that. But since we do not know exactly when our machine from Belarus will arrive, I would say it will be 2 months. And if the car arrives later, how will we hold EcoFest?
That is why we still have to clarify the date of EcoFest. We must monitor the cars' movement because it is necessary to take it across the border to the port and then by sea through the Suez Canal and other canals and then across the oceans. In fact, it is all around the globe with overloads. It is a very long way, but what can you do? In the future, we can set up production of U-pods here, too, in the country where we will be building the tracks. We won't have such problems there. Here is my final question. Anatoly, do you think the company will survive the economic crisis in the world, and are you confident in the success of UST? Look how many of these force majeure events we've had. How many companies have died, and I think there are millions of startups around the world that have sunk. Millions of companies, no less. We survived, and what's more, we are growing successfully. The history shows that one of the most effective ways out of economic crisis, and now it is happening for states, is to start major infrastructure projects. This was the case, for example, in the United States, when the construction of highways and their infrastructure, including the so-called one-storied America, I live outside the city and work in the city, helped tackle the economic crisis and reduced unemployment in the country during the Great Depression. This was the case in Germany in the 1930s, when the construction of autobahns gave a powerful impetus to the country's economic revival and then to its intensive growth. That is why we believe that the forthcoming crisis will only increase the demand of states for new and more efficient, not just transport, but transport and infrastructure solutions. And the word infrastructure is even more important than the word transport. And this is exactly what we propose. The crisis will most likely hit existing factories, plants and car manufacturers, because people's purchasing power will fall considerably. But the demand for technologies related to logistic construction and spatial development of territories, countries and continents will only increase. That will guarantee the success of our string technology. We are witnessing this trend now. The demand for our technology is only increasing year by year, especially recently. And we are ready to provide our world's finest UST transport and infrastructure technology to all our customers. Thank you very much, Anatoly, for your fascinating and exciting interview. I can only wish you every success in the development of the company and the technology. Thank you. We are developing, and you can clearly see. Jeszcze kilka zdań będzie pan Anatoli Nicki miał takich podziękowań. Natomiast nawiązując do wypowiedzi... And even in these times of crisis, we have accelerated the pace of development in some ways. As for the fact that the market entry has been delayed, I explained that. That's because I underestimated, and the experts underestimated how complicated the complex technology is and how difficult it is to enter the market. If we were selling toothpaste or beer or burgers or iPhones, believe me, we would already be selling them in millions. But our product is completely different. Nevertheless, we are making progress and we are already on the market. We have already received and are receiving orders and we are already making money on this. So, thank you for your questions, and thanks to all of our investors. Thank you for investing.
It's only with your help that we exist, that we work, that we develop. It is only with your help that we will reach those goals, those heights of common humanity, of common civilization. What we are talking about is saving the planet, and not even the planet itself. The planet will exist without us. It existed before us for billions of years, and it will exist after us. We are saving a civilization that is an engineering civilization, which many don't understand. They think bankers created our civilization, or politicians, philosophers, and economists. The words technocratic or technogenic have become swear words, but technocracy is not to blame. If I made a knife to cut bread and someone took the knife and stabbed or killed someone, am I to blame? I am an engineer, and so everything that surrounds us, everything that we possess, everything that we live by, was created by engineers like me. That's why our civilization is an engineering civilization, and this is the path our civilization chose about 2 million years ago, when the first such great inventor, we don't know his name and will never know it, invented fire, a campfire. And it wasn't just that he lit something. It was the beginning of cooking on fire, roasting meat, dressing hides, heating. This is the beginning of what then became the steam engine, the automobile, the internal combustion engine, the jet engine, the rocket. All these thermal engineering processes, even oil refining and the like, they all came from the first fire. And that's why you finance engineering technology. You are the ones who care about the future. Not only your own future, but the future of our children, our grandchildren, and our great-grandchildren. Thank you very much. We and I will fulfill our mission to the end, no matter what it takes. Thank you very much, Anatoly. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy webinar. Jeszcze raz Wam, drodzy Państwo, dziękuję za obecność. Oczywiście ten webinar będzie nagrany, więc będzie można do niego po prostu wrócić. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby to tłumaczenie było dostępne tutaj dla Was wszystkich. Także jeszcze raz dziękuję, no i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.